Rozdział 28. Mieszkaj w Jezusie i w Jego mocy. Cytat. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, werset 18. Cytat. Na ostatek, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. List Pawła do Efezjan, rozdział szósty, werset dziesiąty. Nie ma prawdy, która by tak często była powtarzana przez poważnych chrześcijan, jak ta, że jesteśmy zupełnie bezsilni i słabi. Żadna też nie jest tak źle rozumiana i nadużywana. Jak wszędzie tak i tu, myśli Boże. Są o całe niebo wyższe nad myśli ludzkie. Chrześcijanin pragnie często zapomnieć o swej słabości. Bóg zaś chce, abyśmy stale pamiętali i głęboko ją odczuwali. Chrześcijanin pragnąłby przezwyciężać swą słabość i uwolnić się od niej. Bóg pragnie, abyśmy w tym odpoczęli. I nawet się z niej cieszyli. Chrześcijanin smuci się z powodu swej słabości. Jezus uczy swego sługę, który mówi, cytat: Kocham się w krewkościach, raczej się tędy chlubić będę z krewkości moich. Chrześcijanin myśli, że słabość jest największą przeszkodą w jego duchowym życiu, i działaniu. Bóg zaś mówi nam, że właśnie w niej leży tajemnica naszej siły i naszego powodzenia. Nasza słabość daje nam prawo do korzystania z siły tego, który powiedział, dwukropek, cytat: Moc moja wykonywa się w słabości. Pod warunkiem jednak, że się temu poddamy. I stale to mamy przed oczyma. Kiedy Pan był w trakcie wstępowania na swój tron, wypowiedział jedno ze swych ostatnich zdań: Cytat: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Tak jak to zajęcie miejsca po prawicy Bożej było czymś nowym, jakiś wyższy stopień w życiu Syna Bożego, tak też objęcie wszelkiej mocy, było czymś nowym. Wszechmoc została udzielona Jezusowi Chrystusowi, gdy był człowiekiem, w tym celu, aby za pośrednictwem natury ludzkiej rozwinął swą potężną działalność. Dlatego wraz z objawieniem tego, co otrzymał, połączył Jezus także obietnicę, że Jego uczniowie będą mieli w niej współudział, zapowiadając, że po swoim w niebo wstąpieniu uczniowie będą, cytat, przyobleczeni mocą z wysokości. Ewangelia według Łukasza, rozdział 24, werset 49 oraz Dzieje Apostolskie, rozdział 1, werset 8. W mocy wszechmocnego zbawiciela musi wierzący szukać mocy w życiu. I pracy. Tego doznali apostołowie. Dziesięć dni modlili się i czekali u podnóżka tronu. Dawali świadectwo swej wierze w niego jako zbawiciela, uwielbieniu go jako pana, swej miłości do niego jako przyjaciela. Swe oddanie i gotowość pójścia do jego pracy. Jezus Chrystus było środkiem ich myśli, miłości i radości. W takim uwielbieniu wiary i cichości duszy, Rosła ich społeczność z nim, a kiedy byli już gotowi, przyszedł chrzest mocy. Moc przenikała ich i ogarniała. Otrzymali moc, aby byli zdolni do wykonania dzieła, jakie im zostało zlecone, składania świadectwa o ich panu w życiu i słowie. U niektórych to świadectwo miało się wyrażać tylko w świętobliwym życiu, objawiającym Jezusa i niebo. Przyszła moc, aby zbudować w nich Królestwo Boże, aby dać im moc nad grzechem i własnym ja, aby przez żywe doświadczenie mocy Jezusowej mogli udowodnić, że ta moc czyni świętymi ludzi żyjących na ziemi. Inni mieli się stać świadkami w Słowie, mieli mówić w imieniu Jezusa. Ale wszyscy potrzebowali i wszyscy otrzymali dar, aby mogli dać dowód tego, że odkąd otrzymał od Ojca królestwo, Dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi, i że udziela jej swemu ludowi, według potrzeby w ich życiu codziennym i w służbie. Otrzymali dar mocy, aby mogli pokazać światu, że Królestwo Boże nie zależy w Słowie, ale w mocy. Przez moc mieszkającą w ich sercach, mieli także moc na zewnątrz. I ta była odczuwana również i przez tych, którzy jej nie chcieli się poddać. Dzieje Apostolskie, rozdział 2, werset 43, rozdział 4, werset 13 oraz rozdział 5, werset 13. Kim był Jezus dla swych uczniów, tym także jest i dla nas. Nasze całe życie i nasze powołanie jako uczniów Ma swe źródło i swój fundament w słowach Pana Jezusa, dwukropek, cytat: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Co On w nas i przez nas dokonuje, to dzieje się w Jego wszechmocnej sile. Czego od nas oczekuje i żąda, to wykonuje w nas sam przez swą siłę. Wszystko, co daje, daje z mocą. Każde błogosławieństwo, którego udziela, każda obietnica, którą spełnia, każdy owoc poświęcenia, który stwarza, wszystko, wszystko dzieje się z mocą. Wszystko, co od tego Jezusa pochodzi, który teraz zasiada na tronie mocy, musi też nosić pieczęć mocy na sobie. I ten najsłabszy wierzący może być pewny, że jego prośby o zachowanie od grzechu, o wzrost w poświęceniu, o owocność zostaną przez Pana wysłuchane. Moc jest w Jezusie, Jezus jest nasz cały, a więc w nas, jako jego członkach, Powinna jego siła działać i uzewnętrzniać się. Jeżeli teraz chcemy wiedzieć, jak ta moc może być udzielona, to odpowiedź jest zupełnie prosta: dwukropek. W ten sposób, że Jezus wszczepia swe życie w nas, daje nam także swą moc. Nie jest to tak, jak sobie wielu chrześcijan wyobraża, że słabemu życiu, które w nich się znajduje, On daje nieco ze swej siły, aby im pomóc w ich wysiłkach. Nie, tylko dlatego, że On wlewa swe życie w nas, otrzymujemy także Jego siłę. Duch Święty przyszedł wprost z serca Jezusa na uczniów i przyniósł im cudowne życie nieba. Jeszcze dziś jego lud jest nauczany. Cytat. Wy wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. List Pawła do Efezjan, rozdział 6, werset 10: Jeżeli nas posila, to nie w sposób, że nam odbiera poczucie naszej słabości, ale posila nas, dając poczucie siły. Pozostawiając nam świadomość zupełnej bezsilności, lub nawet pogłębiając je, daje nam równocześnie, w zupełnie cudowny sposób, świadomość mocy, która jest w nim: słabość i moc idzie ręka w rękę. Oboje rosną w tym samym czasie, aż w końcu pojmiemy to, co Paweł powiedział. Cytat. Gdym jest słaby, tędym jest mocny Raczej się tędy chlubić będę z krewkości moich Aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa Drugi list Pawła do Koryntian Rozdział dwunasty, werset dziewiąty do dziesiątego Wierzące dziecko Boże Uczy się uważać Jezusa Wywyższonego na tronie za źródło swojego życia. Ogląda to życie w jego niezmiernej doskonałości i czystości w jego mocy i wspaniałości. Jest to życie wieczne, które mieszka w człowieku zbawionym i napełnionym. A gdy taki człowiek myśli o swym życiu wewnętrznym i tęskni za uświęceniem, aby móc żyć ku upamiętaniu Boga, albo tęskni za mocą, aby wykonywać dzieło Boże, to patrzy w Górę i cieszy się z tego, że Jezus jest Jego życiem i że może na to liczyć, że on sprawuje w nim potężnie wszystko, czego potrzebuje. W wielkich i małych sprawach, w zachowaniu od złego, albo w boju z jakąś trudnością czy pokuszeniem, zawsze moc Jezusa jest miarą, jego oczekiwań. Prowadzi on życie nad wyraz radosne i błogie, nie dlatego, żeby już nie miał słabości, ale dlatego, ponieważ przy swej zupełnej bezsilności powierza się swemu potężnemu zbawcy i oczekuje, że on będzie w nim działał. To, czego uczą nas te myśli, jest proste. Ale dla życia praktycznego niezwykle kosztowne. Najpierw widzimy, że wszelka siła leży w Jezusie i że stoi ona do naszej dyspozycji, gotowa przelać się w nas, w miarę jak jej damy miejsce. Jakiekolwiek jest nasze doświadczenie w tej sprawie, czy dopływ tej mocy jest obfity albo słaby, w każdym razie Chrystusowi, cytat dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi znajdźmy czas na to aby dokładnie przemyśleć tak długo aż nas przeniknie myśl że ojciec dał Jezusowi wszelką moc w tym celu aby mógł być naszym doskonałym zbawicielem właśnie dlatego może zaspokoić wszystkie nasze potrzeby Wszelka moc bowiem na niebie opanowuje wszelką moc na ziemi, a także wszelką moc w naszym sercu i życiu. Widzimy dalej, że ta moc wnika w nas, jeżeli jesteśmy z nim w ścisłej łączności. Jeżeli ta społeczność jest ledwo dostrzegalna, mało ceniona i stosowana, to przypływ mocy będzie słaby. Tam jednak, gdzie to połączenie z Jezusem cieszy duszę jako najwyższe dobro, tam gdzie jest gotowość ofiarowania wszystkiego dla jego utrzymania, tam, cytat, moc jego wykonywa się w słabości. Dlatego naszą jedyną troską musi być, aby pozostać w Jezusie, naszej mocy. A naszym obowiązkiem jest, cytat: wzmacniać się w Panu i w sile mocy Jego. List Pawła do Efezjan, rozdział 6, werset 10: Ćwiczymy się w wierze, aby mieć jasne i szerokie pojęcie o wielkości mocy Bożej w tych, którzy wierzą. Wszak jest to moc z martwych wstałego i wywyższonego Chrystusa, Moc, która pokonała wszelkiego nieprzyjaciela. List Pawła do Efezjan, rozdział pierwszy, werset dziewiętnasty do dwudziestego pierwszego. Pogódźmy się w wierze z tym cudownym błogim zarządzeniem że w nas nie ma nic, tylko słabość. Natomiast wszelka moc w Jezusie, która jednak z całą pewnością jest dla nas dostępna, tak, aby napełniała nas samych. Przenośmy się codziennie dzięki wierze z naszego życia do życia jezusowego, oddając się całkowicie tak, aby mógł w nas działać. Przede wszystkim zaś cieszmy się w wierze i w tej ufności, że on dokona w nas przez swą wszechmocną siłę swego dzieła. Jeżeli pozostaniemy w Jezusie, to Duch Święty, Duch Mocy, będzie swe dzieło w nas potężnie sprawował tak, że i my będziemy mogli śpiewać. Dwukropek cytat, Pan jest mocą moją i pieśnią moją, w Panu mam sprawiedliwość i moc. Psalm 118, werset 14 Cytat: Wszystko mogę w Chrystusie, który mię posila. List Pawła do Filipian, rozdział trzeci, werset trzynasty.